Pomnik robi ogromne wrażenie. Kiedy przyglądaliśmy się pracom konkursowym, było co najmniej kilka dobrych prac i nie byliśmy pewni, czy ta, którą chcemy wybrać, rzeczywiście będzie najlepsza. Tymczasem dzisiaj po wykonaniu widać, że jest po prostu praca imponująca. Fantastyczny detal, super postawa, więc robi to, myślę, na mnie i na wszystkich, którzy będą to oglądać, niewiarygodnie wielkie wrażenie. Myślę, że turyści, którzy przyjadą do Opola, ale sami Opolanie, którzy będą spacerować obok Zamku Górnego, będą mieli okazję do naprawdę fantastycznego obrazu, do oglądnięcia wyjątkowej postaci w historii Opola. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością odlewu. Wyszło wszystko tak, jak powinno być. Nie ma żadnych strat jakościowych. Tak jak wyglądał model, tak wygląda odlew, a nawet jeszcze trochę lepiej, ponieważ patyna wydobywa pewne niuanse, takie bliki świetlne. Historia jest pełna różnych postaci. Najczęściej zawsze pokazujemy te wyjątkowo dobre ideały pewne, ale najciekawsze są te, które mają bardzo złożone życiorysy. I Opolczyk jest właśnie taką postacią, która jest taka niejednoznaczna. Z jednej strony ogromnie ambitny książę, który walczył o tron Polski, z drugiej strony fantastyczny organizator, który również robił rzeczy, które na długo zostały w historii Polski, jak choćby sprowadzenie Paulinów i założenie klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. Z drugiej strony ma też taką ciemniejszą stronę swojej natury, więc myślę, że tym bardziej możemy być dumni z tego, że taka postać jest z Opola, bo tego Opola w historii Polski nie jest za dużo, a dzięki takim postaciom jak Opolczyk, myślę, będzie więcej. Nie mogłem się doczekać momentu, kiedy będę mógł go zobaczyć w odlewie, także dzisiaj jestem naprawdę mocno ukontentowany. Jestem zadowolony z odlewu i z rzeźby, i czekamy teraz na posadowienie i w pełnej krasie, mam nadzieję, na wiosnę będziemy mogli go oglądać. To jeszcze właśnie chciałem zaznaczyć, że nie jestem jedynym autorem tego pomnika. Studio rzeźby prowadzę raz z moją małżonką Anetą Jagodzińską. Mamy tutaj do czynienia z przejawem jak najbardziej również jej talentu.